A ty wychodzisz na dwór czy na pole? Tak naprawdę to nieważne, bo w świetle prawa budowlanego wszyscy jesteśmy tacy sami. Więc jak chcesz budować, to nieważne czy na dworze, czy na polu. Odrolnić trzeba. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego poradnika o budowie domu. W ostatnim odcinku porozmawialiśmy sobie na temat miejscowych planów i warunków zabudowy. Dziś, tak jak obiecałem, zgłębimy temat odrolnienia i wyłączenia z produkcji rolnej. Ten temat jest owiany jeszcze większą tajemnicą. Jeszcze mniej go rozumiecie niż te dwa poprzednie, które już omówiłem, dlatego tutaj również prześledźmy temat od samego początku. Wyobraźcie sobie, że każdy grunt na samym początku ma przeznaczenie inne niż mieszkalne. Grunty orne, łąki, pastwiska i tak dalej. Ludzie zaczęli tworzyć miasta, aglomeracje i w oparciu o ten fakt obecne przepisy zakładają, że wszystkie działki, które są w obrębie miasta, z natury rzeczy są odrolnione, czyli sposób ich wykorzystania z założenia w mieście jest inny niż właśnie te orne i łąki, czyli tam będą powstawać dalsze aglomeracje, dalsze mieszkania, domy i tak dalej. Ja nie chcę mieszkać w mieście, nie wiem jak wy, poza tym mnie na to nie stać, więc działki będziemy szukać raczej poza miastem. Tam sytuacja wygląda odmiennie, tam dalej zakłada się, że każdy grunt ma przeznaczenie inne niż mieszkalne, chyba że albo jest sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, dla danej gminy, tak jak to tłumaczyłem w poprzednim odcinku. I on sprawdza wszystkie działki, które są w tej gminie i decyduje, czy ta działka powinna zostać przeznaczona na mieszkalne, czy może zostać w ogóle przeznaczona. Działka musi spełniać te podstawowe wymogi, o których mówiłem w poprzednim odcinku, jeśli chodzi o warunki zabudowy. Jeśli tak jest, jeśli istnieje plan i podczas tworzenia tego planu architekci, geologowie i ci wszyscy, którzy go tworzyli, stwierdzili, że ta działka może być przeznaczona na cele mieszkalne, to my od razu tę działkę mamy odrolnioną, mamy spokój. Dlatego też cały czas Wam doradzam kupowanie działki, która jest w gminie, która ten miejscowy plan posiada i który ten miejscowy plan odrolnił. Problem pojawia się w sytuacji, kiedy ktoś z Was chce kupić działkę w gminie, która posiada ten miejscowy plan i ten miejscowy plan zakłada, że przeznaczenie tej działki jest inne niż na cele mieszkalne. Wtedy trzeba się troszkę postarać. Aby przekształcić działkę z rolnej na budowlaną, musimy złożyć wniosek o zmianę przeznaczenia gruntu w miejscowym planie zagospodarowania. Składamy to do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Niestety żadna ustawa nie określa, jak taki wniosek powinien wyglądać. Niemniej jednak muszą się w nim zawrzeć podstawowe elementy. Po pierwsze, jaki jest przedmiot, zakres i uzasadnienie wnioskowanej zmiany. Dlaczego uważamy, że ten dany grunt powinien zostać odroniony, a działka zmieniona na budowlaną? Po drugie, musimy określić dokładnie nieruchomość, której dotyczy wniosek i dobrze byłoby dołączyć wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej lub zasadniczej z pokazaniem, o którą działkę chodzi. Sama procedura wygląda w ten sposób, że po złożeniu wniosku organ wykonawczy przystępuje do jej analizy. Jeśli wszystko będzie z tym w porządku, następuje proces zmiany miejscowego planu. Problem polega na tym, że taka zmiana przebiega dokładnie w ten sam sposób jak uchwalanie całego miejscowego planu od zera. Zdajecie sobie więc sprawę, ile to będzie trwało. Niestety właściciel gruntu nie ma wpływu ani na czas, ani na przebieg całego procesu przekształcenia działki na budowlaną. Gdy miejscowy plan w wyniku naszego wniosku zostanie w końcu zmieniony, wprowadzona zostanie aktualizacja do całego planu, do opisu i do mapy i nasza działka zmieni przeznaczenie z gruntu rolnego czy tam łąk, zależnie od tego, co było na początku, na cele mieszkalne. Problem pojawia się, kiedy chcemy na cele nierolnicze i nieleśne przeznaczyć użytki rolne klasy pierwszej do trzeciej, czyli tych najlepszych. Wtedy, kiedy my złożymy wniosek, to w naszym imieniu wniosek składa dalej wójt, burmistrz lub prezydent miasta do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, którego będziemy potrzebować zgody. Do tego jeszcze najlepiej zgody prezydenta i papieża. Co w sytuacji, kiedy chcemy odrolnić działkę w
gminie, która nie ma miejscowego planu. Podobnie jak w pierwszym przypadku musimy złożyć wniosek. Wniosek o odrolnienie działki składamy razem z wnioskiem o warunki zabudowy. W takim wniosku, który składamy do urzędu gminy lub miasta, musimy napisać dane wnioskodawcy, dane odnośnie planowanej inwestycji, np. przeznaczenie terenu, planowane położenie obiektu i charakterystykę inwestycji, czyli np. jakie będzie zapotrzebowanie na media, jaki będzie sposób odprowadzania ścieków i tym podobne. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy wiąże się z jednorazową opłatą, trzeba zapłacić 107 zł. Co istotne w Waszym przypadku, takiego wniosku nie musi składać właściciel działki, może go złożyć osoba, która jest zainteresowana zakupem. Tak jak mówiłem w poprzednim filmie, który polecam sobie oglądnąć, działka, którą chcielibyśmy kupić, musi spełniać podstawowe wymogi. Przypomnę je na szybko. Po pierwsze, przy tej drodze, przy której jest nasza działka, musi być inna działka, na której stoi dom, żebyśmy mogli na jego podstawie określić, jak powinna wyglądać zabudowa w danej okolicy. Po drugie, dana działka musi mieć dostęp do drogi publicznej. Po trzecie, teren, który jest przy działce, musi być uzbrojony lub uzbrojenie jest planowane. I co istotne, teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych. Niestety nie ma tutaj wyszczególnione w artykułach, na których bazuje poza ten materiał, co to dokładnie oznacza, ale patrząc na to, co już do tej pory przeczytałem, mogę wywnioskować, że chodzi tutaj o grunty klasy pierwszej i trzeciej. Czyli jeśli mamy oznaczenie R1, R2 lub R3, to nie uzyskamy decyzji o warunkach zabudowy i odrolnieniu takiej działki. Jednakże to jest dopiero pierwszy etap. Ciągle Wam mówię, że odrolnienie i wyłączenie z produkcji to są dwie różne rzeczy. A teraz powiem Wam dlaczego. Odrolnienie, tak jak już wiecie, polega na stwierdzeniu, że dany grunt można użytkować w inny sposób, w tym wypadku na cele mieszkaniowe. A wyłączenie z produkcji rolnej określa, że my już właśnie w naszym przypadku trwale, chcemy zmienić ten grunt, wyłączyć go z tej produkcji, uniemożliwić na danym obszarze wykorzystanie inne niż na cele mieszkaniowe. Czyli wyłączamy grunt z produkcji rolnej. I to robi się na etapie składania papierów o pozwolenie na budowę. Tam, mając mapę do celów projektowych, zaznaczamy dokładnie, ile my z tego gruntu potrzebujemy wyłączyć z produkcji, pod dom, pod ścieżki, szamba i tak dalej, to przelicza architekt, wychodzi to w metrach kwadratowych i my składamy wniosek dokładnie o wyłączenie z produkcji tej wyliczonej wartości w metrach. Jeśli chodzi o koszta, no to sobie zobaczcie. Widać w tej tabelce, jaki jest koszt za wyłączenie z produkcji rolnej hektara ziemi o danej klasie, co jest tutaj dosyć oczywiste. Im grunt jest lepszy, tym będziemy musieli zapłacić za to więcej. Dobry wujek Jacek przeliczy Wam to na metry. I tak to się prezentuje. Widać teraz w tej tabelce dokładnie, ile będziemy musieli zapłacić, jeśli będziemy chcieli odrolnić daną liczbę metrów kwadratowych. Jeśli na przykład nasza działka jest klasy drugiej, no to patrzymy sobie na drugą część tabelki, bierzemy liczbę metrów, którą chcemy wyłączyć z produkcji, mnożymy razy ten współczynnik i wychodzi nam dana kwota. Gdy dostaniemy decyzję o wyłączeniu działki z produkcji rolnej, mamy bodajże 60 dni na to, żeby zapłacić tę kwotę, która nam tutaj wyszła. Ta kwota zostanie pomniejszona o średnią wartość gruntu, który chcemy odrolnić w danej okolicy. Po pomniejszeniu w ciągu 60 dni musimy ją jednorazowo zapłacić, a potem przez 10 lat co roku będziemy płacić 10% tej kwoty. Czyli na wstępie musimy zapłacić wszystko, a potem tę samą wartość, tylko rozłożoną na 10 lat. Gwoli ścisłości dodam jeszcze, że takiej decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej nie wymagają gleby pochodzenia mineralnego zaliczone do klasy 4, 5 i 6. Podkreślam, nie wymagają decyzji, co nie znaczy, że nie trzeba za nie zapłacić przy wyłączeniu z produkcji rolnej. Ale spokojnie, nie bójcie się, kochany rząd dba o nasze interesy. Dlatego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wyłączenie z produkcji rolnej do powierzchni 5 arów jest za darmo. Spokojnie powinno wystarczyć. I co? Nie takie zawikłane to, jak ktoś przedstawi kawę na ławę, wszystko po kolei, prawda? Mam nadzieję, że wytłumaczyłem to w taki sposób, pokazując różnice i podobieństwa, że każdy z Was wie, z czym już to się je. Jeśli o mnie chodzi, patrząc na hierarchię, najlepiej jest, żeby działka była objęta miejscowym planem i w miejscowym planie już została odrolniona. Na drugim miejscu
Ja bym wolał, jeśli miejscowy plan miałby zakładać działkę jako nierolną, to już wolałbym, żeby tego miejscowego planu nie było i złożyć warunki, wniosek o warunki zabudowy, mając pewność oczywiście, że te warunki są wszystkie spełnione. Te, o których mówiłem w poprzednim filmie, link do niego jest teraz tutaj. Oglądnij sobie go koniecznie. No a zaraz po tym, jak już nie będzie takiej opcji, czyli będzie miejscowy plan działka o przeznaczeniu rolnym, no to musicie spełnić te wymogi, które tam stoją i po prostu liczyć na cud, że do końca waszego życia ten miejscowy plan zostanie zmieniony. Już w następnym odcinku poruszymy temat mapy do celów projektowych, ile kosztuje, kto robi, ile to trwa, do czego się przydaje, jak można ją wykorzystać. Omówię też mapy zasadnicze, mapy sytuacyjne, czym one się różnią, jakie mają zastosowanie. A póki co, jeśli uważasz, że ci pomogłem, to może ty pomożesz mi. Kliknij suba, żebym wiedział, żeby nakręcać następne odcinki.